Pewnie każdemu z nas zdarzyło się narzekać na wyrzucanie w błoto miejskich pieniędzy. Troską o wspólne finanse wychodzi naprzeciw radny Zielone Razem Robert Górski i proponuje zielonogórzanom szukanie oszczędności w miejskim budżecie. Idea jest bardzo prosta. Mieszkańcy zgłaszają pomysły na obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i innych miejskich instytucji. Jeżeli taką zmianę mieszkańca wprowadzamy i po roku okazuje się, że przyniosła ona jakąś konkretną oszczędność, to wypłacamy temu mieszkańcowi 10% nagrody. Wprowadzenie takiego mechanizmu oszczędzania i nagradzania zależałoby wyłącznie od dobrej woli tych, którzy o budżecie miejskim decydują, czyli radnych. Przewodniczący Rady, jednocześnie prawnik Adam Urbaniak, ma wątpliwości. Wielką zagwozdką będzie sposób, w jakim następnie samorząd, na jakiej podstawie prawnej, miałby z tego tytułu spełnić pewne świadczenie pieniężne i to na wniosek tego, który ten postulat zgłosił, a po drugie jakby weryfikowano, czy te oszczędności rzeczywiście uzyskano. Wątpliwości budzą również wspomnienia. Pamiętajmy, że jeszcze w czasach systemu poprzedniego funkcjonowały tak zwane gratyfikacje za wnioski racjonalizatorskie. I z tego, co ja pamiętam, to się źle skończyło, ponieważ były pomysły na przykład, że jeśli śrubka ma 5 cm, to jeśli skrócimy śrubkę do 4,5, a to wystarczy na skręcenie, będą oszczędności na stali w ilości, prawda, ogromnej. Przy analogicznych pomysłach i dziś można byłoby się nieźle obłowić.